Cześć! W tym odcinku pokażę Wam kolejny etap pracy nad humanoidalnym robotem sterowanym przy pomocy Arduino. Wykonam dłoń i przedramię. Zapraszam do oglądania. Na stronie projektu InMove dostępny jest interaktywny PDF, na którym przejrzyście pokazana jest budowa dłoni i przedramienia. Składają się one z ponad 60 elementów, których modele STL ściągnąłem i wydrukowałem. Na wydruk zużyłem ponad pół kilograma filamentu PLA. Proces składania rozpocząłem od dłoni. Jest ona podzielona w ten sposób, aby była w stanie zginać się tak jak ludzka dłoń. Za wykonanie ruchów palców odpowiedzialnych jest 5 par linek. Środkowa część dłoni posiada otwory służące do przeciągnięcia linek. Przez górny rząd otworów przeciągnąłem linki odpowiedzialne za zginanie palców, a przez dolny za rozluźnianie. Projekt pozwala na zamontowanie czujników dotyku na koniuszkach palców. Ja z nich zrezygnowałem, natomiast środkowy rząd otworów przeznaczony jest dla przewodów idących do tych czujników. Złożyłem i skleiłem palce. Przeciągnąłem przez nie linki i związałem na ich końcach. Pominę dokładny opis tego procesu, bo możecie go obejrzeć w poprzednim wideo, do którego link jest tutaj. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, zachęcam do obejrzenia, bo znajdziecie tam kilka przydatnych informacji. Widzicie teraz przedramię. Są to trzy wydrukowane elementy sklejone ze sobą. Całość będzie zakryta dodatkowymi dwoma elementami. W środku przedramienia jest miejsce na serwomechanizmy, które będą odpowiedzialne za zginanie palców. Zostaną one umieszczone na tej podstawie. Jest tu miejsce na 5 silniczków. Szósty, skrajny, jest odpowiedzialny za rotację nadgarstka. Zamontowałem go na styku przedramienia z nadgarstkiem. Na jego wierzchu umieściłem wydrukowany element, który jest niezbędny, aby linki nie plątały się. Dokleiłem podstawę. I ułożyłem silniczki. Na wierzch zamontowałem ostatni element służący do prowadzenia linek. Cały system jest już zamontowany. Linki będą przechodziły tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. I zostaną zaczepione na poszczególnych serwomechanizmach przy użyciu ringów. Przeciągnąłem wszystkie linki przez kolejne części. Jest to dość żmudne zadanie, które można ułatwić sobie nawlekając linkę na igłę. Przejdę teraz do części elektronicznej projektu. Przewody odpowiadające za sterowanie ruchem podpiąłem do Arduino, natomiast zasilanie podłączyłem przez płytkę montażową do 6-woltowego akumulatora. Przy pojedynczym serwomechanizmie takie podejście było wystarczające. Niestety w przypadku 6 serwomechanizmów pobór prądu był na tyle duży, że takie połączenie grzało się i miałem spadki napięcia, które doprowadziły do wariowania serwomechanizmów. Aby rozwiązać ten problem, ze strony InMove kupiłem płytki drukowane dedykowane do tego robota. Jest to też forma podziękowania i wsparcia finansowego dla autora projektu. Do sterowania ręką użyłem płytki Arduino Uno. Jest ona wystarczająca do obsługi 6 serwomechanizmów. Natomiast aby sterować całym robotem, potrzebowałbym 2 Arduino Mega. Do ręki i przedramienia będę potrzebował tylko kilka płytek z całego zestawu. Tę płytkę podłączę bezpośrednio do Arduino. Jest ona zaprojektowana tak, aby pasowała zarówno do Arduino Mega, jak i Uno. Na jej wierzchu umieszczę tę płytkę. Posłuży ona jako baza do taśmy 14-żyłowej, która zostanie podłączona do tej płytki, znajdującej się bezpośrednio przy serwomechanizmach. Do płytki przylutuję odpowiednią ilość gold pinów, które pozwolą na wetknięcie jej w Arduino. Będzie to wyglądało w ten sposób. Płytka pozwala na podłączenie 3 osobnych źródeł zasilania. Mi wystarczy tylko jedno, dlatego zewrę w tym miejscu. Do płytek zamontowałem złącza IDC oraz gold piny, do których podłączę serwomechanizmy. Wszystko zlutowałem.
Przygotowałem taśmę wielowrzyłową, na której zacisnąłem wtyki IDC. Zamontowałem rezystory i diody. Będą one sygnalizowały podłączenie zasilania. Przygotowałem kabel zasilający. Po jednej stronie będzie miał wtyczkę XT60, a po drugiej konektor, który podłączę do baterii. Na koniec zamontowałem i zlutowałem płytkę z wyprowadzeniami, do których podłączę taśmy wielożyłowe. Tu widzicie całość. Po lewej stronie jest płytka, którą umieszczę na Arduino, a po prawej płytka, do której podepnę przewody od serwomechanizmów. Mam już gotową płytkę i zasilanie, więc mogę przetestować pracę całego układu. Serwomechanizmy kręcą się do zadanych pozycji. Tym razem wszystko działa poprawnie. Mogę przejść do połączenia ręki z nadgarstkiem i przedramieniem. W tym wideo pominę programowanie serwomechanizmów i tworzenie gestów. Przygotuję do tego osobne wideo, dlatego zachęcam do subskrybowania, abyście byli na bieżąco z naszymi filmami. Zwłaszcza, że szukujemy ciekawy materiał o animacji poklatkowej. Wróćmy do ręki. Dłoń z nadgarstkiem skręciłem z przedramieniem przy użyciu wkrętu. Przedramię skręciłem przy użyciu trzech wkrętów dociskowych. Zamontowałem ringi na poszczególne serwomechanizmy i przywiązałem do nich linki. Muszą one być naprężone, tak żeby dobrze przenosiły ruch obrotowy na zginanie palców. Jestem gotowy do przetestowania całości. Niestety pojawił się problem. Podczas uruchomienia silników, kiedy pojawił się opór potrzebny do zgięcia palca, jedno serwo rozerwało podstawę, do której było przymocowane. Miejsce na serwomechanizmy jest dość ciasne, więc mogę jedynie spekulować, że podczas montażu nadwyrężyłem tę konstrukcję. Być może byłoby lepiej, gdybym do wydrukowania tego elementu użył filamentu ABS, który jest bardziej wytrzymały niż PLA. Nie pozostało mi nic innego, jak wydrukować kolejną podstawę, do której przełożyłem elementy. Tym razem byłem bardzo ostrożny i wszystko zadziałało poprawnie. Na sam koniec dokleiłem końcówki palców i zamknąłem obudowę. Całość działa świetnie. Jeśli podoba Wam się ten projekt, zachęcam do lajkowania i subskrybowania, bo teraz czeka mnie ciekawa część, w której nauczę robota predefiniowanych gestów. Dodatkowo w planach mamy filmy dotyczące robienia odlewów oraz chcemy rozpocząć serię dotyczącą animacji poklatkowej. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia!